Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Damian, to jest pierwszy odcinek z serii z gry Sleeping Solatia. Tak, mam nadzieję, że się wymawia ten tytuł. Raczej chyba tak. Powitać, dzień dobry. Początkowa informacja, to jest gra stworzona przez Powczana. Powczan jest moim ziomeczkiem, oczywiście, znajomkiem, z którym nieraz w grupie siedzieliśmy gdzieś tam sobie na Teamspeakach, Discordach, innych tego typu rzeczach. Także istnieje prawdopodobieństwo, pewnie co wam się zapaliło w głowie, taka możliwość, że jeżeli teraz... No bo ja nie wiem nic o tej grze, jakby tu uznajmy już na początku, ja nie wiem nic o tej grze. Zobaczyłem tytuł, zobaczyłem autora, stwierdziłem, idziemy w to. I nie mam bladego pojęcia, co będzie się działo tutaj. Więc albo może być super, albo może być nie super. To tylko dużo zależy od tego, co ta gra będzie robić. I pojawiło się w waszej głowie pewnie coś takiego, takie prawdopodobieństwo, że to jest gra twojego ziomka jakiegoś, więc jak coś będzie nie fe, to nie będziesz o tym mówił, albo będziesz się gdzieś tam próbował nie mówić źle. Wyprowadzę was w tym momencie z błędu, że jeżeli coś tutaj nie będzie działać, albo coś będzie nie tak, to ja o tym powiem i nie będę się z tym krył. Także zobaczymy co będzie. Nie będę tutaj na siłę wymyślał sobie problemów oczywiście, tylko jeżeli coś będzie nie tak, to będę o tym mówił. Mam nadzieję, że Powczan nie będzie zły na mnie o to. Raczej nie. Wszyscy jesteśmy tutaj społecznością, która tą konstruktywną krytykę bardzo preferuje. Także ja tutaj będę się starał bardzo konstruktywnie. Zresztą wiecie, jak zwykle oceniam te różne produkcje, tak? Jak to wszystko. Oczywiście w opisie możecie znaleźć link do gry, możecie znaleźć link do RMTeki i na RMTece jest dużo materiałów z polskiej sceny Makera. Różne recenzje, gry, które zostały zrecenzowane polskich autorów, z opisem, ze screenami, z linkami, także jak najbardziej zapraszam, bo jeżeli szukacie czegokolwiek z Makera, to ja bym walił najpierw tam. Nie mi trężąc dalej, bo ja nie lubię na początku nowych serii gadać zbyt długo o jakichś pierdoletach. Uznałem tak sobie gdzieś tam w głowie jakiś czas temu, że gadanie o pierdoletach zostawimy sobie, jak się seria trochę rozkręci, żeby nie psuć grze tego wejścia w cały klimat i tak dalej. Także jedyne, co ja mogę w tym momencie zrobić, to was zaprosić do gameplayu i ocenimy, zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, jak długa jest ta gra też, tego też nie wiem. Nie wiem o tej grze nic. Bardzo lubię gameplaye robić tak, że nie wiem nic o danej grze, którą mam ogrywać. Tak się zadziało w przypadku tej drugiej serii na kanale, która teraz jest. Nie wymieniam z nazwy tej serii, dlatego że jeszcze nie wiem, czy ta gra najpierw leci, czy tamta seria, więc tak nie mogę zbyt dużo szczegółów, żeby sobie za dużo kart z ręki nie pokazywać i żeby sobie z ręki nie wytrącić za dużo kart. Także zacznijmy po prostu grę, zobaczmy co będzie się działo. Enter. W ogóle gra jest po polsku, to jest coś, co... Niebo pokryły ciemne chmury, Solatia jest w niebezpieczeństwie, czy nic nie można zrobić? Być może gra jest po polsku, dlatego że autor, który jest Polakiem, tworzył tę grę. Być może jest to jakieś prawdopodobieństwo mniejsze albo większe. Po prostu przywykłem na streamach, że gramy w zagraniczne gry i muszę tłumaczyć w biegu. I jakoś tak ostatnio mamy teraz gry, które raczej trzeba tłumaczyć w biegu, że nie mamy z góry tłumaczenia i coś, i coś, i coś. Także to będzie miła odmiana po tym wszystkim. Typowo Makerówka była po polsku. Mam tylko szczerą nadzieję, że tutaj fabuła będzie lepsza. Albo, znaczy inaczej, w typowej RTP-ówce fabuła nie była tragiczna. Chodzi, że końcówka była rozczarowująca. Oby tutaj tak nie było. Liczę na to, że ta gra będzie miała fajne zakończenie, że będzie satysfakcjonująca. No i że będzie ciekawa. Jedziemy dalej. Miałem nie gadać, a i tak gadam. Miłościwa Brenel, matko i opiekunko życia, wysłuchaj mej prośby. To się modli tutaj, okej. Okay. Proszę. Pomocy! WASD ruch. To jest zrobione w Makerze. Muszę zgooglować, bo nie pamiętam, a nie potrafię... Tych starszych Makerów w ogóle i starszych i nowszych Makerów nie jestem w stanie w ogóle odróżnić.
Kurde, nie mam tutaj informacji. 2003, okej, okay, tutaj jest na końcu informacja. To jest w Makerze 2003 zrobione. Okej, okay, więc wsadem możemy się ruszać, czyli... O, dobra, dobra. Czyli wsadem mogę się tutaj poruszać, spoko. Czyli z tego, co widzę, jest ABS jakiś, tak? Bo tak to przynajmniej wygląda, że będziemy się na... tłuc ABS-em tutaj. Ciekawe, jakie są kolejne klawisze, żeby coś zrobić. Mogę Escape nacisnąć. Są przedmioty. Jest zmienione trochę to wszystko, co tu się dzieje, bo nie pamiętam, żeby tak wyglądało menu z 2003 Makera, więc są już jakieś customowe skrypty. Znaczy, no jest ABS, ale menu też jest zmienione. Okej, okay, okej, okay, dobra, do przodu. O, to tak działa! I ogrywaliśmy Makerówkę z Makera MV bodajże na streamie ostatnio. Why you do this to me? Coś takiego. I tam był płynne bardzo były takie przejścia, to znaczy jak postać się ruszyła za bardzo w którąś stronę, to ta kamera bardzo płynnie się poruszała po mapie. Tutaj są przeskoki i szczerze mówiąc do tej gry bardziej pasują przeskoki niż jakby tutaj na przykład... Jest tooltip! Znalazłeś swój miecz. Nice! Nie ma polskich znaków, a to trochę lipa. Strzałkami się porusza. Podoba mi się. Podobają mi się te animacje. Dobra. Mogę skrzynki niszczyć w ten sposób. Dobra. Wow, i zbieram jakieś kryształy. Podoba się dla mnie to, co się dzieje. No i nie trzeba będzie się specjalnie ustawiać. Jest taki plus, bo jeżeli teraz atakujemy w czterech kierunkach, to nie trzeba się będzie wsadem kierować w określoną stronę, tylko po prostu od razu naciskamy strzałki kierunków i od razu możemy uderzać. Bardzo spoko rzecz. To jest tak, by the way, czegoś, co mi chyba bodajże w Pogromcy brakowało? Nie pomnę w tym momencie, ale chyba. Bo tam trzeba było się odwrócić i był klawisz do ataku. Nie było ataku kierunkowego chyba, tylko był po prostu atak. A żeby iść w kierunku określonym, to trzeba było chyba strzałkami w coś pójść. Chyba, to jest big chyba, to jest to, co mi się wydaje, także musicie brać z pewną dozą... Przygotuj się. Z pewną dozą musicie brać to... buforu, ale ten brak polskich znaków jest trochę dziwny. Tu jest ten! O! Zapomniałem, że oni mnie mogą też... Dobra, czyli mogę unikać w ten sposób, po prostu... cierpliwości. Czyli muszę po prostu być szybki i wtedy nie dostanę w pieprzu, okej. Okay. Się zastanawiam, czy jakby był atak z ruchem nieodwrócony, to znaczy na wsadzie byśmy atakowali, a strzałkami byśmy się poruszali, to czy nie byłoby trochę naturalniej, ale może nie. Może w testach wyszło, że faktycznie jest lepiej tak. Cofnij. Trochę mi to do Zeldy jest podobne. Nie czytałem w ogóle opisu na RMTC, tylko to właśnie... w sensie pod tym kątem się zgodzę z recenzentem, że strasznie to do Zeldy jest podobne. Jeśli chodzi o taki feeling, bo Zelda miała mniej więcej coś takiego podobnego w gameplayu, ale taki chyba był też zamysł tak w ogóle, tak mi się wydaje, bo tak ciężko jest uniknąć tych porównań. Jak na razie mi się bardzo przyjemnie gra z tym ABS-em. Myślałem, że za każdym razem jak widzę ABS-a w Makerówce, to wiem, że będzie źle. W sensie jakoś takie nabrałem jakiegoś takiego przyzwyczajenia, że już czuję, że ta walka będzie toporna, że będzie ciężka, że będzie straszna, że będzie boleć. A tutaj, z jakiegoś powodu, na razie mi się gra bardzo dobrze. Nie wiem, jak będzie później, może będzie źle, ale... Może... Fajne są te animacje, podoba mi się to. Shift block. Okej, okay, shiftem blokujemy. Shiftem. No właśnie, kurde, i teraz tak się zastanawiam, że fajnie by było, no bo... Shift mamy po drugiej stronie. Aha, bo tutaj jest jeszcze shift. Okej. Okay. Dobra, to cofam. Nie, bo myślałem, że tylko jednym shiftem możemy... Że tylko jednym z shiftów możemy blokować. Ło, możemy tak też robić! Ja pierdzielę, slajdy z tarczą. Mogę kogoś tarczować w ten sposób? Fajnie. Czekaj, a mogę robić tak? Nie, no bo... Mogę combo robić, ale fajnie! Czyli opłaca się walić więcej niż raz kogoś, spoko, okej. Okay.
Ale to jeżdżenie starczą to jest coś cudownego, nie? Dobra. Dobra, nie wiem, czy to będzie użyteczne jeszcze, ale warto o tym wiedzieć. Muszę trochę się przyzwyczaić do sterowania, bo tak, tutaj są ataki, tutaj jest to. No serio, bardziej to sterowanie na strzałkach by mi wchodziło, jakby było odwrócone. Dobra. Udało się jakoś, nie wiem, opcję wziąć w menu czy coś, żeby można było to sobie zmienić, też by było fajnie. Ło! Rozumiem, że ta tarcza to... Nie, będziemy robić tak. O Boże, coś cudownego. Ja nie wiem, czy tak powinno być, ale to jest po prostu urocze to, co tu się dzieje. O matko, co to są w ogóle za kryształy? Na razie gra mi za dużo nie daje, tylko jakieś modlitwy słuchałem, ale... bawię się świetnie. Dobra. A jak one w to wlezą, to też dostaną obrażenia, czy nie? Ło! O! Ty, opłaca się tak robić. Czyli czekam na przeciwników. Czekam na przeciwników, żeby sobie naładować atak. O! I wtedy rypię ich tymi najmocniejszymi atakami. Tak trzeba będzie robić. Dobra. Jestem w jakiejś kopalni póki co i zbieram sobie kryształki. Ale zaskakująco przyjemnie mi się w to gra. Serio. Że zaskakująco przyjemnie mi się zbiera te kryształy i wali się z tymi wrogami. Tym bardziej, że takie exploity można robić. Fajnie. Fajnie so far. Oj. Ała. Dobra, ostrożnie Mati. Mam wrażenie, że zaspamowałem go atakami, bo koleś nie wiedział, co ma zrobić. Dobra, tak też jest okej. Czekaj, ale co za tym idzie? Jak ja będę sobie tak frywolnie tutaj działał, to muszę trochę na HP uważać, bo z tego co widzę, to ta gra tylko mi odnawia HP okazyjnie i zapisów na razie nie widziałem, więc mam trochę wątpliwość, co tu się będzie działo. A, plus jest jeszcze jeden. Na razie chód mi nie zasłania tego, gdzie mam iść. Jeszcze to są jaskinie, więc zobaczymy, czy jak będzie jakiś otwarty teren, to też będzie taki case, że będzie tak fajnie, ale na razie jest nieźle. Czyżby to była jakaś tarcza, do której mam strzelić? Co mi te kryształy są? Nic nie rozumiem, ale buja. Dobra, co to? Co to było? Czujesz się dziwnie. Ciężko ci to opisać. Na pewno coś się w tobie zmieniło. You mean what? Jest coś czerwonego. Jakieś dechy tutaj widzę. Mogę coś z tym zrobić? Nie. To wygląda trochę tak, jakbym ja mógł do tego czegoś strzelić, ale nie mogę z tym nic zrobić. Tutaj też nie mogę starczą nic zrobić. Jakiś czerwony pypeć. Może trzeba będzie się tu wrócić? Dobra, tarcza. Dobra. We alive. Dobra. Przejdę maksymalnie w tą stronę. Okej. Tak. I wyłazimy. Co to była za czerwona ta na ścianie? Nie wiem. To wiem, że czuję się dziwnie. Nie no, mam tarczę, znalazłem się w jaskini, shift, aby blokować strzałek, aby atakować podstawową broń. No nie mam żadnego łuku ani nic takiego. Mi się wydaje, że ten koleś dużo szybciej teraz chodzi. Nie wiem, może to tylko moja wyobraźnia. Dobrze. Droga pani, dzień dobry. Nie myślałam, że ktokolwiek się jeszcze zjawi, lecz oto stoisz przede mną. Powiedz, czy czujesz się senny?
Niespecjalnie. To musi oznaczać, że jesteś tu od bardzo niedawno. Wszyscy czują senność, gdy zjawią się w Solati, choć nie zawsze od razu. Nie no, gra jest dosyć ciekawa, jeszcze się senny nie czuję. Nazywam się Celia. Byłam służącą na dworze naszej pani Emeliny. Siostra Eweliny? Dobra. Miło mi cię poznać. Nie słyszałeś o Solati? Nic dziwnego. Musiałeś trafić tutaj z innego świata, tak jak wszyscy przed tobą. Ja z Polski jestem. Solatia była kiedyś kwitnącym królestwem, lecz pewnego dnia zły czarodziej Avirik zabił naszą panią Ewelinę. Emaliowana Emelina. Emelina. Kurde, to brzmi jak jakiś portal dla skrajnych osób, które przedawkują alkohol. Emelina. W królestwie pojawiły się potwory. Portal w sensie strona. Nie, że portal do innego świata. Te osoby są i tak już w innej rzeczywistości. Czas stanął w miejscu. Mieszkańcy zapadają w głęboki sen, by niedługo potem zmienić się w kamień. Zostałam już tylko ja. Z jakiegoś powodu nie zamieniłam się w kamień. No, żeby mi tutoriale udzielać, nie? Pewnie dlatego. Emelina ostatnim rozpaczliwym wołaniem o pomoc rzuciła potężne zaklęcie. Jej ogromna siła woli sprawiła, że działa do dziś. Zaklęcie w sensie, dobra. Myślałem, że jej wola, Wolda. Zaklęcie sprowadza bohaterów z innych światów, by uwolnili Solatię. Tak właśnie się tu znalazłeś. Niestety od niedawna jest już za późno. Przed tobą było wielu. Wszystkich zabiły potwory lub zostali zamienieni w kamień. Avirik wygrał. Fajnie, że są imiona kolorami pod... Że takie istotne informacje w tekście są z żółtym takim kolorem zaznaczone, to jest bardzo fajne. Chcesz wiedzieć, jak wrócić do domu? Przykro mi, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Znalazłeś świecącą kamienną tabliczkę? Ciekawe. Pamiętam, że przydarzyło mi się coś podobnego. Ścieżką na zachód dotrzesz do małej wsi, a przynajmniej do tego, co z niej zostało. To najbezpieczniejsze miejsce w okolicy, potwory się tam nie zbliżają. To nuda. Ja bym chciał. Ja myślałem, że mogę ją stłuc. Każdy ma gdzieś swój dom. Gdzie jest twój? Dobra. Dobra, tutaj poruszamy się. Dobra, spoko. Mogę się wrócić do jaskini, ale na razie to jest bez sensu. O! Mogę sobie tutaj wejść. To jest chyba błąd w mappingu, bo to tak miało nie być, nie? Żeby tutaj dało się wleźć. Raczej tak. Dobra. Dobra, ja zawsze sobie coś znajdę takiego, do czego się dosram. Zawsze, zawsze, to w każdej grze się coś takiego znajduje. No, na streamie ostatnim tego było bardzo dużo. Tam walki to były, powiedziałbym, no typowa RTPówka to jest nic, nie? Przy tamtych walkach z tego, co było na streamie, bo tam to musieliśmy już cheatować, żeby w ogóle te walki przejść. No, powiem wam, że działo się, serio. Dobra, a jak pójdziemy w lewo... Rozumiem, że dojdę do tej wioski, tak? Przejdźmy sobie tak trochę. Okej, jest wioska. Wszyscy są zamienieni w kamień. Dobra, rozumiem. Okej, to zobaczmy, co jest tutaj. Jeżeli jest ta mapa... A, myślałem, że to jest coś istotnego. No dobra, rozwalimy oczywiście wszystko. Podoba mi się taki model gry, serio. Jakoś tak... Relatywnie przyjemnie to wszystko się ogrywa i zbiera się te kryształki, wali się tym ABS-em, także... No mi się wydaje, że jeżeli ktoś ogra więcej makerówek, to bardzo możliwe, że dojdzie do takiego wniosku, że zwykle jak jest ABS, to jest jakiś syf. Ale mówię to po raz kolejny. Tutaj ten ABS jest naprawdę wpyte. A oni nie mogą przechodzić między mapami? Dobra. Oj, oj. Już widzę chyba, w jaki sposób wygrywać każdą walkę. Trzeba ich zaspamić tymi atakami, żeby dostali tą plombą taką... tym czerwonym atakiem i wtedy... Wtedy faktycznie można ich... można ich zaspamować później atakami, że nie są się w stanie bronić. Chyba. Chyba można to tak zrobić. O, tutaj też można wejść w drzewo, niżej. Błąd w blokowaniu po prostu to jest. Ale to taka, wiecie, pierdoła jest całkowicie. Gdzie dobry? Boże, się wystraszyłem, a później się zreflektowałem i zatłukłem. Nie wiem, kto to był, jakaś Amazonka dzika. Podejrzewam, że powinienem iść do wioski
i wioska przydzieli mi questa, który będzie do zrobienia tu. Strzelam, to tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Ale no na razie tak to wygląda przynajmniej. Oho! Tu na bank trzeba będzie w coś strzelać. To są tarcze do strzelania, tylko jeszcze nie mam czegoś, czym będę strzelał właściwie. A dzień dobry. Ojej! Ojej! Olu! Nie! Przepraszam. Ojej! Będę cię okładał do końca świata. Widzę, że jak zaspamię ich atakami... Przerzuciłem ich na drugą mapę. Jak zaspamię ich atakami, to oni nie są w stanie umrzeć. Oni po prostu trwają w takim limbo pomiędzy życiem a śmiercią. I nie mogę... Nic nie mogą mi zrobić. Coś pięknego. Dobra, a co mi ta ten... Nie chcę, kurde, eksperymentować z drugiej strony, bo... Nie, czyli po prostu bez żadnego wyjaśnienia nie mogę tu przejść. Dobra, możliwe, że jakiegoś questa muszę zrobić. Idźmy dalej, będziemy expić. Chociaż tutaj, kurde, nie ma expa jako takiego, nie? Bo nie mamy paska... paska doświadczenia. A to? Znalazłeś kamienną tabliczkę. Kolejną? Ciekawe, do czego te tabliczki są przydatne. Jakichś skrzynków szukam. To jest mój cel w tym momencie. Dobra, czyli jedno życie to jest jeden cały pasek. Muszę uważać na HP w tej grze, bo nie wiem, jak jest tutaj z punktami kontrolnymi. Mógłbym dla jaj spróbować teraz raz umrzeć i zobaczyć, czy... do kiedy mnie to cofnie, nie? Ale nie chcę takich eksperymentów robić. Jeszcze nie przy takich walkach. Może gdzieś tu będzie safe jakiś albo coś. Będzie wtedy wiadomo, co dalej. Aha, czyli muszę mieć łuk, żeby przejść dalej. Dobra. No ale sobie paru wrogów rozklepaliśmy. W ogóle jest jakiś sens, żeby tych wrogów tłuc? Coś z nich dropi, oprócz życia? Chyba nie wiem właśnie. Chodzi mi o to, że może się okazać, że walka w tej grze wcale nie jest najbardziej efektywnym pomysłem. Zapomniałem, że tutaj jeszcze nie byliśmy. Że może faktycznie bardziej będzie się opłacało. Patrzcie, oni nie mogą umrzeć. Wstają i padają na wieczność. I póki ja będę naciskał w ten sposób, póki ja będę w ten sposób ich spamił atakami, oni nie będą w stanie umrzeć. Mogę się na nich wyżywać do końca świata. Ty, padli wreszcie? Ale oni padli tak po prostu, czy... Opcje są dwie. Albo, jak ich spamię tymi atakami, to zatrzymuje im się, powiedzmy, timer od umierania. Jak uderzę kogoś, to zatrzymuje mu się timer od umierania, jeżeli zaczął umierać. I po prostu jak atakuje go wystarczająco długo, to ten timer przeskoczy sobie, zdąży przeskoczyć sobie parę razy i doleci do końca i wróg wreszcie zniknie. Albo możemy wrogów spamić takimi atakami, tłuc ich po prostu do końca świata i wreszcie wypadną z nich klejnoty. Nie wiem, która z tych opcji jest prawdziwa. No więc będzie trzeba to sprawdzić. Kolejny wróg będzie klepany naprawdę długo, żeby zweryfikować tą tezę, że dropią klejnoty, jeżeli się wystarczająco długo kogoś tłucze po głowie. Dobra, ale nie możemy tutaj też przejść, bo tutaj też są te... te rzeczy do strzelania, więc prawdopodobnie w wiosce muszę sobie jakiś łuk znaleźć albo coś takiego i wtedy będę mógł coś dalej pójść. Tu jest jeszcze mapa. Let's go! Nie, dobra, okej. Czyli tu mamy zablokowane też. Ale to też dobrze, że mamy zablokowane lokacje, do których normalnie bym szedł, zamiast iść do fabuły. Być może te lokacje mają po prostu eventy poustawiane w taki sposób, że jeżeli bym wszedł tam, wlazł bez zrobienia questów jakichś innych, to gra by się mogła zwiesić. Jest też taka opcja. Albo bym się zablokował po prostu w jakiś sposób. To jest też jakaś tam rzecz, nie? Być może. Dobra. Wioska it is, bo nic tutaj więcej nie wymyślę. Dzień dobry. Zamieniony w kamień. No shit. Użyć kamiennej tablicy? Ooo, czyli kamienna tablica służy do tego, żeby odmrażać ich? Moim celem będzie odmrożenie całej wioski, czy coś? Dobra, spróbuj. Ciekawe, czy kamienne tablice się zużywają.
Co? Co się dzieje? Kim jesteś? Prowadziła cię pani Emelina, byś uratował Solatię? Pamiętam, że strasznie chciało mi się spać, a potem ciemność. Czyli... kiedy komuś się zachciewa spać, to on się stopniowo zamienia w kamień, tak? O to mniej więcej chodzi. Ciekawy koncept. Okej. Nazywam się Edmund. Muszę się jakoś odwdzięczyć za ten ratunek. Jestem kowalem, niestety bez moich narzędzi nie mogę pracować. O, to quest. Za to lubię strzelać z łuku dla rozrywki. Wiesz co, oddam ci swój łuk. Mam przeczucie, że tobie bardziej się przyda w twojej misji. Dobra, łuk i strzały dostałem. Wyposaż się w łuk. Zaraz. Wyposaż się w miecz. Czekaj. Mogę z tobą jeszcze porozmawiać? Chyba nie. Czyli... Czekaj, którym... Prawdopodobnie tam jakiś hotkey miał być, dzięki któremu mogę się wyposażać w te rzeczy, ale... Nie wiem w tym momencie, jakiego hotkeya muszę użyć, że... Aha, dobra, jedynka i dwójka, spoko. Czyli to jest łuk, jasne. Mogę z tobą jeszcze porozmawiać, gościu, czy nie? A, drugie pytanie. Ile mamy strzał? To mnie zastanawia. Bo raczej to jest jakaś skończona ilość, to by było głupie, gdyby nie. Patrzcie, możemy strzelać. Ale nigdzie nie ma napisane, ile mamy tych strzał. Możliwe, że jest nieskończoność? Może, nie wiem. To jest zapis. Okej, w tych miejscach sobie zapisujemy grę. Wszystko jasne i klarowne. Z tym gościem w ogóle mam napisane, że mogę porozmawiać, ale tak naprawdę nie mogę. A gdzie mam te... Czekaj, 26. A tu zamieniona w kamień. Czyli albo tabliczka mi się zużyła, albo nie mogę jej na razie odmrozić. Jedna z tych rzeczy. Sprawdźmy sobie jeszcze wioskę w dół, tutaj. Iść na południe, ale to już wychodzę z wioski wtedy. Jest jakaś pustynia. Dobra, to na razie nie. Na razie pójdźmy sobie jeszcze tu. Okej. Okay. I tu? Zamknięte. Dobra, to na północ w takim razie. Bo tutaj chyba też nie mogę nigdzie wejść, nie? Zostaniemy na razie przy łuku, bo może to będzie coś ciekawego. Jeszcze nie wiem, do czego mi się przyda, ale jeżeli go dostałem tutaj tak randomowo, to pewnie do czegoś. O! Znalazłeś buty szybkości. Ho, mogę unikać! Fajnie, okej. Okay. Tutaj też mogę pod... O! Mam cegłę na czole! O, takie wiecie, drobne pierdółki. Ale to trzeba by było, jak testujesz grę, trzeba by było dosłownie z nosem przy ziemi łazić. Pasuje do tego opisu. I szukać wszystkich potencjalnych takich problemów z blokowaniem talsetu, ale... Czekaj, a na przykład mogę zrobić tak i tu uniknie, wszystko działa, dobra, myślałem, że unikiem będę w stanie się przebić przez jakąś tą... Przez... O Jezu, przez jakąś barierę albo coś takiego, ale na szczęście nie. O, takie wykręcanie tej gry na różne sposoby to jest też moja robota, prawda? Rozumiem, że łukiem będzie dużo trudniej trafić, tak? Że to jest ta kwestia... przy łuku, żeby nie był zbyt OP. Żeby nie był zbyt OP, to po prostu ten łuk zadaje w miarę małe obrażenia i pewnie służy tylko do tego, żeby jakieś łamigłówki robić, coś? Wierzywam, że to ma sens. Bardzo możliwe, że to właśnie tak działa. Ale dobra, teraz jeszcze musimy... No i kurde, nie potrafię sprawdzić tego, czy faktycznie jest tak, że jeżeli tłukę kogoś wystarczająco, to z niego klejnoty zaczną wyskakiwać. To w sumie całkiem zabawne, nie? Okładasz kogoś już, kurde, koleś już ma dość. Już pada, już się poddał dawno, ale go jeszcze okładasz, żeby klejnoty z niego wycisnąć. Już takie... jak ketchup, nie? Z kolesia wyciskasz wszystko. O, tu jest potencjał na to, żeby to sprawdzić. Nie. Może to tylko tamte... Może to tylko tamte zielone jestem w stanie tak robić? Kurde, też nie wiem. Nie wiem, może tak, może nie. No to trochę ciężko ocenić w tym momencie. Wejdziemy sobie tak do jaskini. O, dobra. Dungeon.
Nie wiem na razie, co jest moim celem, bo mam tylko zarys fabuły. Bardzo możliwe, że tam na bagnach muszę po prostu strzelić i tam przejść, no bo jeżeli tam były takie tarcze. W ogóle to może nie powinienem iść dalej, tylko cofnąć się do jaskini. Odnawiają się? Odnawiają się wrogowie? Tutaj? Serio? Wcześniej się nie odnawiali chyba. Mam wrażenie, że tutaj się tylko reskią, a tam było... Tam było okej. Okay. Nie wiem, zaraz pójdziemy do lasu i zobaczymy, czy to faktycznie tak działa. Najpierw do jaskini. Powrotem. Dzień dobry. To teraz tak. Tarczą. Tarczą! Tu. Weźmiemy sobie na miecz. Dobra, przebiegnę. Tarczą. Jezu, urocze to jest. To, co tą tarczą można robić. Dobra, i z powrotem się odnowiły z jakiegoś powodu te... beczki tutaj. Ciekawy jestem, po co te kryształy są. Czy to jest jakaś waluta, czy co to jest? Dobra, cyk. Skrzynka! W skrzyni znalazłeś narzędzia kowalskie. A dlaczego unik się zrobił? Pusto. Rozumiem, że jak sobie tak postrzelam, to to nic po prostu nie da, tak? Okej. Okay. Jezu, się wystraszyłem. Nie, chyba to tak nie działa, że jak to z kogoś ma po prostu dropnąć kryształ, to z niego dropnie kryształ. Chyba to tak działa. Że to nie, ja po prostu mu resetowałem... Resetowałem mu ten... Inaczej. Było tak, jak myślałem, czyli po prostu resetuje się albo zatrzymuje się timer umierania i po czasie po prostu... I po czasie po prostu ten timer mimo wszystko chociaż trochę się obraca nagle, nawet jeżeli ja spamię tymi atakami. I po czasie po prostu i tak ten wróg zniknie. Chyba tak to mniej więcej działa. Dobra, miło, dobrze wiedzieć w takim razie takie rzeczy. A potwory i wszystkie beczki respią się wtedy, kiedy wchodzę jeszcze raz na mapę. Czyli teraz ta mapa się załadowała. Jak jest takie przejście w czerń i tak dalej, to się ładuje nowa mapa i wtedy się resetują te wszystkie rzeczy. To chyba takie jest wytłumaczenie tego wszystkiego. Dlatego mi się raz zrespiły te potwory, a raz nie. O to chodziło. Dobra. A to jest też fajne, bo tutaj czasami HP dropi, czasami dropią te kryształy. Kryształy nie wiem, po co są potrzebne, ale to, że HP dropi, to jest akurat dobrze. Dobra. Nie będę z wszystkimi walczył, no bo ludzie złoci. Tu jest jeden, jeszcze do tego drugiego musimy dotrzeć. Będę mógł, to będę raczej unikał tych konfrontacji tutaj, bo one są niezbędne. Chyba, że tutaj sobie jeszcze rozwalimy te skrzynki, bo to jest całkiem przyjemne. Jak się dowiem, po co mi są te kryształy, no ale... Jak się dowiem, to będę je ewentualnie zbierał, ale z drugiej strony, jeżeli te kryształy dropią ze skrzynek tak po prostu, to strzelam, że one nie są niczym jakimś bardzo ważnym. Może do wyniku końcowego się będą liczyć albo coś takiego, nie wiem, ale strzelam, że tak może być. Że one są dokładnie po to. Bo inaczej byśmy aż tak łatwo tych kryształów nie dostawali, gdyby one były aż takie fajne, nie? Dobra. Narzędzia kowalskie zaraz oddamy. Nie ma questloga, to jest troszeczkę smutne, bo mi questlog się bardzo przydaje do takich rzeczy. Głównie dlatego, że ja po prostu siadam do tych gier raz na tydzień i później nie pamiętam, co mam robić. Ale dobra. Kolejne lokacyjo. Cyk, 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 cyk. Od groma tych wszystkich tych mam. Kryształków. Ciekawe, czy jak swojego sojusznika uderzy. Oj, nie tym, nie tym! Kurna! Kruca bomba, no! Nie idzie mi! Dobra, jest. Życie, spoko. Ja strasznie dałem dupy, jeśli chodzi o życie tutaj. Dobra, tu żyćko. Jeszcze jedno żyćko by się przydało. Nie, na razie tylko te. No ale też jest dobrze, bo no, to starcie mogło dużo gorzej pójść. Moc. O Jezu! O Jezu, ja się mam z nimi strzelać? Tylko kurde, tu są krzaki przecież.
No to co ja mam tutaj zrobić? Nawet jeżeli tu bym przeszedł, to nic by nie dało, bo tylko mogę się z nimi strzelać w tych krzakach. Chyba. No dobra, może tu wrócimy, może to będzie do czegoś przydatne, bo na razie to tak... Krzaki. No nie wiem, dobra, nie. Na razie zostawimy to. Możemy tu przejść z jakiegoś powodu, ale... Na razie to zostawimy. O, wracamy do Kowala, żeby tego jego... gadżety zwrócić. Zobaczymy, czy on nam coś da ciekawego, ten Kowal. Dzień dobry. Machnąłem mu mieczem przed mordą na powitanie. Z takimi narzędziami mógłbym pracować. Jak chciałbyś mi je oddać? No kurde, a po co mi te narzędzia? Czekaj, nie? Szkoda! Czekaj, do czego mi te narzędzia? Każdy Kowal zrobił z nich dobry użytek. Dobra, dawaj. Mylą mi się przyciski jeszcze. Tak. Dziękuję ci, mam wobec ciebie dług. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, jeśli będzie ci potrzebna pomoc Kowala. Powodzenia w twojej misji. Aha, czyli to był po prostu quest. Jasne. Zamieniona w kamień. Dobra. Te tarcze zrobione. To czekaj, bo mogę tu pójść, ale tutaj to jest zamknięte, czyli tędy nie pójdę. Ale mogę pójść jeszcze tu. Bo tam na północ to nic ciekawego nie było. Ojej, sprypcie. Dobra, z prypciami nie będę walczył, nie mam po co. Wejdźmy sobie do jaskini i po prostu zobaczmy w tej, bardziej jak świątynia niż jaskinia wygląda. I zobaczmy, czy tu będzie coś istotnego. Tyk. Wcześniej się stąd wróciłem, więc muszę trochę nadrobić. No. Ale się pięknie ustawili. Pięknie się ustawiliście. Zaraz jeden obok drugiego. Elegancko. Tutaj te urny. Urny. Fajnie. Powinienem grę chyba zapisać. Dobra, jolo. Będę patrzył na pasek życia. Ty mi nie schodzi za bardzo. Okej, i to jest zamknięte? Zamknięte, okej. Czyli na razie tędy nie przejdę. Muszę gdzieś znaleźć klucz jakiś? To jest chyba mój cel. Od tych ziomeczków też ucieknę. Od tych ziomeczków tak samo. Wo! Ciepło było. Zrobimy tak. O, zapraszam. Nie no, serio. Postarajcie się chociaż trochę. Nie, to nie jest tak, że jak zasypię ich atakami, to nagle będą dropić rzeczy. Także to był po prostu przypadek. To był po prostu przypadek to wszystko. Padnij, dobra, dziękuję. Dobra, to przynajmniej jest wyjaśnione, że jak wróg padnie, to padnie i nie trzeba się tym więcej zajmować. Oj, źle. Źle podszedłem. Oj, tak. Okej. Jeszcze mamy te skrzyneczki tutaj do obczajenia, jasne. I na południe, znaczy nie na południe, na lewą stronę. Na zachód. Na razie nie widzę tutaj celu, w sensie... Mamy jakieś questy takie minimalne. Bez jakichś tam większych rewelacji, ale są. I ciekawi mnie, co jakby będziemy dalej mieć do robienia. Gra się przyjemnie, tylko chodzi mi o to, że sam gameplay... Samym gameplayem ta gra nie będzie raczej stać, znaczy mam nadzieję. Bo się może formuła trochę szybko skończyć. A możemy tu pójść? Nie, tu jest akurat ściana, okej. Okay. Co to za boss? Na niego chyba nie działa to. Te moje... Tak, na niego nie działa te moje boski. Dobra, odnowione. Czyli po prostu on się nie zatrzymuje, nie przerywam mu ataków, jeżeli w niego walę. To warto wiedzieć, że tacy wrogowie są. Ta dziura. Coś? Mogę tu pójść? Nie. Dziura w podłodze randomowa. A w prawo? Też nie. Tabliczka kolejna. No i mamy kolejne strzały. A to? Co jest? Weźmy tabliczkę.
I bardzo możliwe, że tamtą babeczkę mogę teraz odmrozić. Okej. Możliwe, że mogę teraz tu strzelić. Aha! Fajne! Tyk. super to jest. Soba się dla mnie. Kurde, kolejne typy. Jakbym ich tak śmignął i poszedł dalej, to co my tu mamy? Coś się przesunęło. No na pewno. Komody w żołądku, dobrze. Okej, jak nie muszę z nimi się walić, to nie będę się z nimi walił, po co? Ja się nie mam żadnego expa, nic takiego w tej grze, więc nie ma sensu. Po prostu będę unikał wrogów bardziej. Bo i tak podejrzewam się nawalczymy w tej grze trochę, więc lepiej sobie życie oszczędzać na jakieś tam okazje inne. Zaraz, tak, pytanie, co się tutaj mogło otworzyć? Coś się przesunęło. No dobra, ale to na pewno, tylko jeszcze możemy pójść do tej babeczki. To może do tej wioski pójdziemy i zobaczymy, co ta babeczka nam da w podzięce za uratowanie. Tutaj coś się otworzyło, czy jak? Czekajcie. Tak, drzwi się tutaj otworzyły. Dobra, to idźmy na razie tu. Zobaczymy, co dalej. Dobra, tu nie. Ale tu bardzo możliwe, że coś będzie nowego. O Jezu! Co tu się wyprawiło? Aha. A teraz te. A teraz te. Jak się chowają te ostrza, to już nie są dla mnie problemem, dobrze wiedzieć. Ja muszę tylko uważać na te ostrza, jak się wysuwają, a później już jest git. Jasne. Tego ziomeczka to przyzwoitość nakazuje, żeby... A oni już są w stanie tu przejść! Dobra. A oni nie dostają obrażeń tu. Ej, to jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe, nie dostają obrażeń od tych pułapek, halo. Kurna. Zaskakująco jeszcze nie dostałem obrażeń żadnych od tych pułapek, to jest dziwne. Że jeszcze... Kurna, nie zauważyłem. Nie, 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 nie. Jedziemy tak starczą. Dobra, żyjemy. Cyk. Co jest w bramce numer jeden? Nica. Jeszcze jakaś dziura w ziemi. Coś kurna za spokojnie tu jest. I to tak bardzo, bardzo spokojnie. Lewo, prawo albo góra. A góra to pewnie zamknięta. No. Słuchajcie, no. Jakże ma być inaczej? Dobra, tu są jakieś cele, tylko tak. A? Aha. I muszę sobie przejść po prostu, tak? Dobra. Okej, ale muszę się troszeczkę zastanowić, bo tak. Jeżeli pójdę z tym, no to tu mi się otworzy. Później tu mi się otworzy. Później... Czekaj. Wtedy pójdę sobie tu. Później pójdę sobie tu. To jedziemy już. Drugi. Czwarty. Trzeci. Pierwszy. Okej. Coś się przesunęło. Drugi, czwarty, trzeci, pierwszy. No dobra, to tutaj mogę tylko ten ustrzelić. Tak? I się wracamy. No to fajnie, całkiem przyjemnie się tutaj przechodziło. Myślałem, że będziemy dłużej to wykminiać, ale... Ale jest okej. Okay. Mamy jeszcze tutaj tę drugą bramę. Też mamy migówki. Jest też jakiś... Jakaś dźwignia, tylko tu jest jeszcze jakimś tam ogniem za... Zajupane. I przejść nie przejdziemy za bardzo. No, możemy przejść przez tą bramę tu. Czymkolwiek ta brama jest. O, dzień dobry. Kurde, szczelacze! A, może trzeba ich ubić po prostu. Blisko. Jeszcze ten typ został. A nie mogę go po prostu tak tłuc? Nie, chyba. Tak też nie mogę go tłuc. No dobra. No sobie tu aż przelazł.
Fuck me, dobra, on atakuje tylko na jednej płaszczyźnie na szczęście. Ja to lubię. Oj, pierwsza śmierć zaraz będzie. Fuck me! A tak blisko było. Game over. I startuję od save'a, nie? Tak, ja pierdzielę. A, spieprzyłem. Dobra. No chciałem być fajny, a nie jestem wystarczająco szybki, żeby być taki fajny. Dobra. W następnym odcinku kontynuujemy sobie tutaj, gdzie skończyliśmy. Ja tutaj przejdę do tego odcinka, zapiszę grę i prawdopodobnie kontynuujemy sobie od wioski. Bardzo możliwe. Żeby w wiosce oddać tej żeby tą babeczkę rozmrozić, tą kamienną tabliczką. I pójdziemy sobie już w kolejnym odcinku właśnie tam, w tamto miejsce. Akurat jest dobry moment na zakończenie odcinka, bo już jest czas. Na razie gra mi się bardzo podoba, gameplay mi się podoba, szczerze. Myślałem, że ABS to będzie porażka, ale wcale nie jest źle, jest całkiem wpyte. Cóż wam mogę powiedzieć? Mogę was zaprosić do kolejnego filmu, zaprosić do RMTeki w opisie, w którym możecie to poczytać sobie o makerówkach, pobrać tą makerówkę. Zapraszam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.